Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z GTA 4. Zbliżam się powoli w ten deszczowy wieczór do Filiposa. Tak się jeszcze zastanawiam. Czy by nie poskoczyć tutaj, ale... Może będzie jakaś normalna misja bez strzelania. My God, ale zarzuciło. Kurde. Deszcz popadał i się ślisko zrobiło. Żyj i umrzej. Hey. It's not what it looks like. Okay? It's not like that. We talk. So do us all a favor and keep quiet. Sure. But Phil, and I don't mean to take advantage, but maybe I need help on time. Maybe I can give you a call. What do you mean? I mean, I need to find something out about someone. Maybe you can help. Are you fucking blackmailing me? No! I'm asking for a favor. Why do you think I put my neck on the line for you? Because I need help with something. You know, since you don't look like you're full of crap, how could I say no? Enough of this chit-chat. Come on, let's go. Dobry chłop. We're heading back up to that old house off Beaverhead Avenue in West Dyke. Boże, do starego domu. Dobra, jedziemy. It's about time to pick up that H that my nephew's been sitting there. He's just been sitting there? Yeah, call it a cooling off here. We took it, but we don't know who was watching it before then. So you just left it with Frankie? Yeah, we put it in an isolated place. Hopefully any attention it was getting would be noticed. Frankie's one guy who can disappear really easily. Plus, he's a smart kid. He's related to my ex-wife, and she was smart enough to ruin my life with one lawsuit. So it's been long enough. You think we're going to be okay to pick it up? No trouble? Look, I don't ever assume something's gonna go down without any trouble. That's what keeps me alive and out of the pen. We'll see when we get there. As long as we don't see any helicopters, vans, suspicious gardeners talking in earpieces, if none of that's going on, then we're okay. Yeah, you fucking laugh. Laugh all you want. O Jezu, tak się za zakrętem nie parkuje, no. Co za człowiek. Straciłem. Aj, maskę. Stara posiadłość. Pewnie gdzieś nad wodą ktoś zginie. Albo kolega mnie tutaj na manowce chce sprowadzić. Człowiek się zwraca do niego po prośbie, a on... się gdzieś wywozi. Gdzie ma policja? Może na burgera skoczymy? Normalnie jakbyśmy tu jeszcze nigdy nie byli. Tutaj chyba odstawialiśmy tą ciężarówkę jedną. Z prezentem ślubnym. I co to będzie? Co to będzie? Ach, ach. Frankie, you've been keeping your eyes open out here. You seen anyone snooping around? I ain't seen a soul, boss. It's a ghost house. Dom duchów. I got the horse loaded into two cars for you. I don't know, this don't feel right. O nie, policja, o nie, i co zrobimy teraz? O, jakaś lepsza brygada przyjechała. Ale oczywiście.
super muzyka Jean-Michel Jarre. Co, mam jechać za nim, czy jak? Jezu. Dobra, wyrypał się. I thought Phil was just paranoid. You'd be afraid, man. I got a lot on my mind, you know? I didn't have much time to scope this out. My ma's kinda sick. I've been looking after her. And my sister, I've been putting her through college. Shut up! These feds are all over me. I'm sorry, man. Ciekawe, że jesteśmy poza zainteresowaniem policji. You wanna see a picture? I don't wanna see a fucking picture. Dobra, już jesteśmy w kręgu zainteresowania. Get me close to the boss and I'll take out that Fed car. Oh god, we're gonna lose the boss. Na pewno. Boss wyraźnie przyspieszył. Jezu, boss. Boss dobry jest w tym kierowaniu. Dobra, policja kolejna poszła się rypać. Ale za to przyjechała kolejna. Jezu. I kolejny... O! się na autobus załapali. Co mnie utwierdza, że nie ma co do nich strzelać. Strasznie dużo autobusów tu jeździ. Boże, i co? Nie wiem, mam ich odstrzelić, czy nie? Dobra. Kuźwa! Taksóweczka. Gdzie on, w teren pojechał, czy co? Kurde, no. Zaraz się okaże, że będę musiał powtarzać. Bo szefa zgubiliśmy. Nico, they're all over us. We're ditching the cars and going on foot. Park up behind me when I stop. All right. Czy szef sobie sam poradził? Dobra, policja sobie leży. A my jak? Łapaliśmy znowu agro. Okej. Okay. Frankie, Nico, grab the stuff from the trunk and follow me. I got a van we could use. More fucking bacon, shit! I co, i co? Żyje jakiś? Stick close, Nico! We don't got all day, come on! Zaraz jakąś brygadę przyślą i się skończy dzień dziecka. Macie. Jak tam, chłopaki? Rozerwaliście się trochę? Kurde, no. Gin, przepadnij. Już. Więcej was mamusia nie miała. Przytulam trochę broni. Szkoda, że nie granatów. Chłopanki, poczekajcie na mnie, kuźwa. O, helikopter. Fajnie.
I po helikopterku. Gdzie chłopaki biegniemy? A tutaj, dobra. Żeby teraz mi tu czołgów jakiś nie wezwali. Ale normalnie akcja. Serio? Lepszej bryki nie mieliście? Don't play around with other people's lives either. I don't want to take a bullet or a stint in the pen for anyone else's fuck up. All right, guys. Shit. I'm sorry. Kuźwa, zobaczył mnie? Jak? Lewo, prawo, prawo, lewo. I może uciekniemy jakoś. Kiedyś. Chyba, że zamiast samochodu radiowozu będzie jakaś glina stała na chodniku i mnie wypatrzy. To tylko trzy gwiazdki, kurde. Dobra. Cieszę się, że się udało za pierwszym podejściem. Mam nadzieję, że nie muszę połowę miasta przejechać do kryjówki. Na szczęście nie. No i proszę Państwa, zajeżdżamy na tyły jakiejś haciendy. To zakończę, mam nadzieję, tego questa. Do zobaczenia. I z brykiem je zostawiliście? Taką fajną. 12 tysięcy. Helikopter drogo kosztował. Dobra, zobaczmy. Pewnie zaraz ktoś zadzwoni, ale... i co, tylko ulp mi został? I morderstwo na zlecenie? Dobra, pojadę do ulpa. Chyba, że coś po drodze pokażę. Się przesiądę, jak znajdę taksóweczkę. Już widzę taksóweczkę. Siema, taksóweczko. Nie. Niech będzie ulpik. Nie wiem dlaczego, ale jakoś nie lubię do niego jeździć. O, SMS-kę dostaliśmy. Nicky boy. Świnia potrzebuje tego domu. Peg. Peg to nie świnia. No ale... Może on nie lubi Peg. I on świnia nazwać. Dobra, co temu kolegi słychać? Po co stukasz? On i tak wie, że ty idziesz do niego. I move. True, but the last thing I need is you getting caught. Why?
Because I lead them to you in some plea bargain thing? To me? Who am I? There's 100 guys in this building alone who fit my description. Middle-aged men, paunchy, glasses. You bring them here? What's this, empty office, leased to a man who died in the last days of Vietnam? Ooh. Call me up. Huh. My number never existed. No, I'm not too worried about that. I mean, I think you'll end up on a flight deck, but that's your business. Then what? Because you're good. Because I need you to keep being good. And you're getting distracted. Oh. Funny. Yeah, good. I need someone neutralized. Guy is moving a lot of money for terrorists. Whatever. It doesn't really matter. The guy's gotta go. But I need to know his movements first. How? I've got something that's going to help you. Head over to Albany Avenue in Lansing and give me a call. Go. Can I get paid for this? Can I get a medal? Did you get a medal in your last war? What did you give Michelle? For me? Michelle? Karen? We gave her life back. We didn't play too rough. We gave her some money. She still works for us. What about me? We'll discuss that later. Twardziel normalnie. Ajajajajaj. Dobra. Dzień dobry. Czemu mam jechać naokoło, jak mogę tędy? Ej, będziemy chopera obserwować na lotnisko. Dobra. Oby nie za blisko. Nie czuję, jak rymuje. Nie za blisko na lotnisko. Chyba normalnie mam tutaj stanąć, tak? O, fuck. Czego myślałem, że chopper to jest ten Harley Davidson. Gdyż ponieważ jestem, jaki jestem. Mógłby nazwać helikopter, a nie chopper. Czyżbym nie skręcił w prawo? Czy jeszcze się z tego wymiksuję? Dobra, na szczęście chyba leci wzdłuż tej autostradosy. Raczej w tunel jakbym wjechał, to by było przesrane. Patrzeć się na górę i tam. I jeszcze na dół, żeby coś nie przewalić, to jest sens mojego życia. Dosyć swobodnie tym chopperem fruwają sobie. Kurde. Dobra, chyba ląduję. Nadzieję taką mam. Nie chciałbym przez pół miasta jechać za nim. I co? A, bo ja mam tu porwać. Wypadł, kolesie.
kurwa. Ej. Ciekawe, czy nie zapomniałem, jak się lata. Czy ja w ogóle się przebiję, nie tracąc życia? Za dużo. No czy w ogóle tam dojdę? Żeby mi tylko policja na dupę nie usiadła. Siema. Precz, policja. Ktoś tu jest? Panowie i panie. Tak sobie pomyślałem, że pierwszy do nich zacznę strzelać. Co mi tam? A, miałem na kogoś czekać, czy co? Aha. O, kolega się podczepił. Akurat Roman dzwoni. Cukier? Sugar? Tak, Roman, tak. A co dadzą mi na lotnisko wtagować się? Czy co ja mam to robić? Jak zwykle nie słuchałem. Cargo. No dzięki Grożu mi podpowiedziałaś, że LB się coś tu robi. Tak wiem. Kurde. Nie wyszło na razie tak źle, ciekawe co dalej będzie. Thank you. We'll take it from here. I co to tyle? Czy można Jumbo Jetta porwać? My men have the chopper. They're going to strip it down and put it back together. It should be ready for you when you need it. Why would I need it? The guy I told you about. The guy you need to eliminate. The only way you'll get to him is in the air. I'll call you when we have a window. Goodbye. Goodbye, goodbye. Czy to jest taksówka? Ej, nigdy nie byłem na lotnisku. I taki kawał drogi do Jimmy'ego. Co, Jimmy jeszcze żyje? Patrzę na czas nagrania. Może się przejdę jeszcze do niego. Może będzie dzisiaj dłuższy odcinek troszkę. Jakiś helikopter by się przydał. Nie mają tutaj czegoś? Wziąłbym tego może takiego rzutowego, ale nie wiem jak nim wyląduje w mieście.
Tak więc zawijam kieca i szukam taksówki na lotnisku, żeby taksówek nie było. Do czego to doszło? Los Santos. Czemu nie otwieracie? O Boże. To se przejdę. Siema, policjant. Jakaś taksówka, coś. O! Kuju. Nie było, nie było. Odwróciłem się, spojrzałem i proszę bardzo. Jimmy. Lecimy do Jimmy'ego zatem. Ostatnio chyba jakąś misję w szpitalu dla niego robiłem. Jakiś ten ochroniarz taśmy na niego nagrał. Ochroniarza zabiliśmy. Cóż tu będzie nas teraz czekało? Welcome to the war, Counselor, my boy. Muszę powiedzieć, że wszyscy w komplecie. What's going on? Nothing. Discussing pest control. Well, I've given you my advice, Peg. You do what you think is best. I agree. Finally. I mean, I don't agree with what he says. I agree that you know best. Excuse me? Relax. I didn't mean nothing by it. Look, either we make the right call or we all end up in prison anyway. Well, your crap ain't gonna do me no favors. Be careful. See you later. Boss, gentlemen, you're only an associate, Phil, remember that. Yeah, okay, tough boss, guy. I gotta tell you this, he's not straight. Right before I came in here, I saw him talking to Angie again. You better leave. I need to speak to Nico. Sure, boss. Dokładnie, spindalaj, koleś. Think about what I said. I will. You know? Trust me on that. Oj, czuję, że kolega zginie niedługo. Police are all over us. Maybe you heard. I got served papers today. Phil, yesterday. We got a couple of boys in jail. I think they might squeal. Somebody's talking. Wants us out of the picture. Maybe John Gravelli. Or them Ancelotti's. Somebody got to my people. So what are you going to do about it? I don't know. I gotta shut someone up and show people I mean business. I've known Phil a long time. He's straight, more or less. I know him and Angie are friends, but that don't worry me too much. Maybe he's too straight. Then there's Ray. I don't know. I don't trust him. But he's a good earner. I know he's got his eye on the big prize, but he's no dummy. Him and Phil hate each other. I gotta think about it. Okay. I'll give you a call. Whoever I say to go see him. And shut him up! Ciekawe, czy nowy ochroniarz się sprawdza. Co? Zajmamy brykę. Aj, no to taka sobie pogawędka była. No to jednak śmignę, jak się nic nie wydarzy tutaj. Przyjmę jakieś zlecenie na, mam nadzieję, szybkie zabójstwo i tyle. O, dzwoni. If that's your decision, Mr. Pecorino, it's done. No i okej. Się daleko nie najechałem. To nie zmienia sytuacji, że kurde, też mam kawałek, żeby tam dojechać. To jadę. Ty mnie stuknąłeś, ja siebie stuknąłem. Jest cool. Fajna bryka. Swoją drogą. Limuzyna, chciałem powiedzieć.
do wolnego prowadzenia. O nic, jadę. No, mam nadzieję, że nie będzie mi nikt uciekał, bo tą limuzyną to ja się obsram, a nie go dogonię, ale może nie będzie tak źle. Kurde, muszę do internetu zajrzeć i może jakieś polecenie tego. O, kurde. Hydrant rozwaliłem. Zlecenie kredytu z auta jakiegoś może bym wziął. W ramach jakby misji pobocznej. Dobra. Przestańmy, zobaczmy. Już tu nas czeka. I see his car. He should be heading over to a chop shop in Boabo. Don't get too comfortable with him, Nico. Like every rat, it's a fiver. He's got good instincts. He has a bad feeling about you in particular. He bought some protection and he ain't gonna hang around and wait for you know what to happen. Then again, I'll get his chump muscle and stop for gas out of the way. It might create a good opportunity for you. Super. Trzeba wyeliminować, kurde, robaki, wyrywać chwasty, jak to mówił ten, kurde, jak on się nazywa, w psach, no nieważne, oni się powinni na stacji benzynowej zatrzymać. Tak myślę. Może przywalę z tego, z rakietnicy i będzie spokój. A jak nie, no to kolejna strzelanina. Tylko ja kamizelki nie mam za bardzo. No jedź, człowieku. Co cię zielona obchodzi? O, przed komisariatem? Spok. Dobra, zajeżdża. On jedzie pierwszym czy drugim? Ciekawe. Przepraszam. Okej. Serio? Nie mam rakietnicy? Jaki? To on, czy nie on? Serio? Ej, ej! Ale żal. To nawet było śmieszne. Rzekłbym, może nawet i smutne. The meeting went to plan, Mr. Pegorino. Cleaning house is a tough job, Bellic. I don't got much left in mind, it's so clean. I'll talk to you soon. Przynajmniej policja się nie przyłączyła. To na plus. Na minus jest taki, że skończyły mi się rakietnice, więc muszę iść zakupić. Ledwo przeżyłem z tego, co widzę, więc trzeba będzie przy okazji coś zjeść i kamizelę zakupić. Fantastycznie. Fantastycznie. Dobra. Żeby już nie przedłużać, zobaczę, cóż to nas czeka w następnym odcinku. Tak za bardzo to nie ma jakichś zadań. Może się ktoś odezwie po drodze, jak będę jechał do uzupełnić naboje i się uzdrowić. Bo chyba, że muszę trochę morderstw porobić na zalecenie, czy tam zabójstw. I wtedy dopiero się ktoś pokaże. Oby nie. No ale nic to. Problem na następny odcinek, jak to mówią.
Dzięki za obejrzenie tego i oczywiście gorąco zapraszam na kolejny niebawem. Hej!